Dzień dobry Państwu, witamy się z Wami, właściwie ja się witam, Czuniuniu, niedzielę, 24 września już, nagrywam. No, bo nie było nas w sumie wczoraj, cały dzień, a to dlatego, że mieliśmy, powiedziałabym, taki imprezowy weekend. No, nadal trwa, można powiedzieć. Nadal trwa, chociaż już dzisiaj wracamy. Wracamy do gry. Stopujemy. Tak, balowaliśmy w piątek i wczoraj. I w efekcie trochę nie mieliśmy, wiecie, mocy, żeby z wami, poczekaj na chwilę, żeby nagrywać, żeby wam opowiadać i tak dalej. Poczekajcie, biorę się. Nagraj, bo ja jestem chyba już trzeci dzień bez uwierzyć. Japonek i w buta. Fakt, trzeba uwiecznić moją torebką, to to mi daj. Jakby to? Paweł bez japonek, czujecie? A za to ja nadal w Japonach, bo jest cieplutko, słonecznie i w ogóle. No dobra, słuchajcie, idziemy sobie teraz na spacer. Nagraj ten samochód i spytaj Państwa, czy myślicie, no, że taki samochód by się przyjął jako ślubowóz? Ja myślę, że nie, ale to pytanie do Państwa właśnie. To znaczy, może by się przyjął, ale... A zresztą nieważne, co ja o tym sądzę. W każdym razie, co ja chciałam powiedzieć? No. Że idziemy na spacer. Idziemy spacerem do moich rodziców. Tam zostały dzieci. Samochód też tam został. Więc się przyjdziemy. I właściwie to nawet się ucieszyłam, ten spacer. Chociaż fajnie, można byłoby się tam umówić, żeby po nas przyjechali, ale... Ale... Czekaj, bo tam chyba współdziesiadnicy jacyś się odzywają. No. Dostaliśmy przed chwilą opierdziel. Że jeszcze nas nie ma pod sklepem. Nie, w komentarzu. O, nie czytam ostatnio, mówiłam. Dzieci, że sobie nakładamy dużo, a dzieci mają za mało na talerzu. O Jezu, dobra, już słyszałam. No biedne, głodne zazwyczaj, no. Jezu, ale ludzie nawet mają takie problemy i pomysły. No nic, z tego co wiem, to dzieciom naszym już się pali po prostu, żeby wyjść z domu. I tak pomyślałam, że jak już zjemy ten obiad u dziadków, odbierzemy dzieci, to może wieczorem pod wiatą jeszcze byśmy sobie posiedzieli. Co? Mówię, że pomyślałam, no, bardzo, żeby... bardzo mi pasuje. No właśnie. Tak, o, okulary mogę wziąć. Ja chyba nawet mam. No dobra, słuchajcie, to... To tego. To tego. To tu się z wami żegnamy i życzymy wam dobrej niedzieli. No. A oprócz tego to przepraszamy, że nie było filmów przez te ostatnie... A dobra niedziela to jest taka, która się rozpoczyna od Łomży, bączek, tak, 6%. Się jest w takim stanie... O cóż, co tu się dzieje? Jakieś wozy strażackie się tu zjechały i słyszałam też rano tą... Orkiestrę. Tą jakąś... Dobra. No to tyle. To dobrego dnia wam życzymy. O, tam jest. Dobrze się nastrójcie przed tym poniedziałkiem, przed całym tygodniem. Co tam jest? Co powiedziałeś? Aha. Słod. No i tyle. No. To nara. Tyle? To znaczy ile? Państwem. Dwa gile. Dzień dobry. Narka. A ty, chłopczyku, umiesz się żegnać? Tak. Do widzenia. Dziewczynko. No. To teraz to naprawdę nara. Bye.